Kandydaci do służby w policji mogli w środę sprawdzić, czy są w stanie zaliczyć test sprawnościowy. Chętnych nie brakowało. Zdecydowałem się, bo zawsze chciałem pracować w policji. Jest to spowodowane nie tylko tym, że zawsze chciałem pomagać ludziom, ale też tym, że moja mama jest z zawodu policjantką. Przygotowywałem się we własnym zakresie, głównie bieganie, przygotowanie się kondycyjne, żeby wytrzymać fizycznie ten tor. No i każdy etap starałem się przerabiać po kolei, tak żeby wykonać go jak najlepiej pod względem technicznym. Zadanie tylko z pozoru wygląda na proste. W rzeczywistości nie jest tak łatwo, bo trzeba pokonać 8 etapów. Wśród nich m.in. skok przez płotki, bieg interwałowy czy rzut piłką lekarską i brzuszki. Trzeba zmieścić się w ramach czasowych. Przede wszystkim trzeba wykonać wszystkie 8 ćwiczeń poprawnie, zgodnie z przepisami. I trzeba się zmieścić w czasie 1:41,0. Jeżeli ktoś wykona cały tor w tym czasie poprawnie, to jak najbardziej wynik jest pozytywny i przechodzi dalej, do dalszego etapu. To jednak nie wszystko, bo jeśli ktoś chce zostać policjantem, musi przejść kolejne etapy. Po teście sprawności fizycznej umawiamy kandydata, jak już zaliczył, na badania psychologiczne, czyli baterię testów psychologicznych, po czym jest rozmowa kwalifikacyjna jako kolejny etap selekcyjny postępowania. Jeżeli kandydat konkretny zalicza te dwa etapy, kierujemy go na komisję lekarską, w międzyczasie jeszcze robimy wywiad środowiskowy, w międzyczasie jeszcze składa ankietę bezpieczeństwa, żeby wyrobić mu poświadczenie bezpieczeństwa. Jeśli proces rekrutacyjny przejdzie pomyślnie, przyszły policjant jest kierowany na odpowiednie szkolenia. Później rozpoczyna służbę i może liczyć na zarobki w wysokości od 4000 do 4500 zł na rękę.